nas wszystko dobrze. Jesteśmy w Andaluzji, w Hiszpanii, w pięknej nadmorskiej, raczej nadoceanicznej miejscowości o nazwie El Puerto de Santa Maria. Jesteśmy na kwarantannie już 7 tygodni. Nasze dni, jak większość dni wszystkich znanych mi osób, są bardzo przewidywalne i podobne. Bardzo dużo czasu spędzamy w szkole online, praktycznie od rana, od godziny 9 do 16. Całkowicie jesteśmy pochłonięci przez naukę. Potem mamy obiad, zabawy w ogrodzie. Czasami mamy już tak dosyć gadania podczas lekcji, że każdy idzie do swojego pokoju, każdy zajmuje się sobą. Poza tym mamy w końcu od tygodnia możliwość wychodzenia na dwór, dzięki czemu dzieci w końcu wróciły na hulajnogi, na wrotki. To bardzo, bardzo pomaga w spalaniu energii u dwójki dzieci, które są na co dzień bardzo aktywne, które uprawiają sporty. I no, było bardzo ciężko przez te 6 tygodni utrzymać je w domu. Na szczęście pogoda jest piękna i mamy ogród, w związku z tym część tej energii mogliśmy spalić w ogrodzie, ale to nie było wystarczające. Teraz codziennie mamy długie spacery, bardzo dużo jeździmy na wrotkach, na hulajnogach. Od przyszłego tygodnia możemy zacząć jeździć konno, więc nasze życie powoli się stabilizuje i czekamy, aż koronawirus opuści cały świat i będziemy mogli wrócić do normalności.